Cześć świat, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na taki jednodniowy biwak w tej pięknej nadburzańskiej krainie. Obecnie znajduję się nad Bugiem. Tego odcinka Bugu w tej części Polski jeszcze nie widziałem, także była bardzo dobra okazja, bowiem zaczęła się wiosna. Dzisiaj jest bardzo ciepło, zresztą jest obecnie około 9 stopni. Także formalnie będzie to mój pierwszy wiosenny biwak. O brak miejsca tutaj się nie martwię, bo tutaj miejsca mam po prostu ile chcę. Do tej pory nie widziałem tutaj ani jednej osoby, także no czuję pełną swobodę w tym miejscu. I plan na dzisiaj jest taki, że resztę tego popołudnia chcę spędzić tutaj nad Bugiem. Od dawna chodził za mną taki biwak nad wodą, nad rzeką, także w końcu udało się znaleźć chwilę i wyjechać z miasta. Po tej zimie nie wiem, jak ocenić stan wody, czy tej wody jest dużo, czy nie. I tak jak mówiłem, nigdy nie byłem w tych stronach, jak jeździłem już nad Bug, to tylko i wyłącznie nad granicę polsko-ukraińską. Właśnie tak się zastanawiałem, jak ten Bug wygląda tutaj na tych dalszych odcinkach. A tak mi się wydaje, że zdecydowanie jest szerszy właśnie niż tam przy granicy. No i naprawdę bardzo mi się tutaj podoba. Jeżeli chodzi o miejscówkę, to chyba ona będzie gdzieś tutaj. Tu nawet jest taka prowizoryczna ławeczka zrobiona. Jest miejsce na ognisko, także nie będę musiał drugiego tutaj szukać. Jest w miarę płasko, także tutaj sobie rozłożę spanie na dzisiejszą noc, będę spał na glebie, także nie powinno być źle. No i chyba tutaj jest dużo bobrów, bo jednego widziałem po drodze. Także chyba odpoczywał po robocie, bo tak mi się wydaje, że spał. Nawet nie mrugnął okiem, także no, starałem mu się nie przeszkadzać i odszedłem. W porządku, jeszcze korzystając z chwili przerwy, tutaj dosłownie minutę chciałbym przeznaczyć dla partnera tego odcinka, czyli dla firmy Revolution Race. Revolution Race dało mi możliwość wyboru dwóch rzeczy. Ja wybrałem właśnie tą kurtkę Cyclone Rescue Jacket 2.0. Wybrałem jeszcze spodnie Nordwand Pro Pants. Wiele osób mnie pyta, jak te rzeczy po czasie się sprawdzają. Ja uważam, że dobrze, tak naprawdę nie mam się do niczego przyczepić. Bardzo fajnie mi się sprawdziły podczas ostatniego wypadu w górach w Beskidzie Żywieckim, tam gdzie była bardzo duża wilgotność. Ta odzież, a szczególnie kurtka, jak najbardziej dała radę. Przede wszystkim się nie zapociłem i też nie przepuściła tej wilgoci z zewnątrz tego deszczu, także jestem na tak. I z racji tego firma Revolution Race przygotowała dla was 15% rabat na hasło M_Trochimowicz15. Dostaniecie właśnie 15% rabatu na całą kolekcję z ich strony. Wspomniany rabat będzie ważny od 28 marca do 30 marca tego roku. Ten rabat nie łączy się z pozostałymi promocjami. Ja to wszystko podlinkuję i opiszę w opisie do tego filmu, także możecie tam zajrzeć na dole. W porządku, to chyba tyle, także wracam do obozu, no i trzeba działać, coś przygotować do jedzenia, bo już trochę zgłodniałem. I tak, żeby te wszystkie informacje były spójne, ten rabat jest ważny tylko na terenie Polski, także jeżeli ktoś mieszka za granicą, no to niestety nie będzie mógł z tego skorzystać. Ale dobra, jestem przy obozie, także tutaj pora sobie przygotować drewno na opał. Mam w planie zrobić podpłomyki i do tego jeszcze pierwszy raz będę robił leczo. Także dzisiaj chcę się tak troszeczkę popisać kulinarnie, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, chociaż ja zawsze powtarzam, jedzenie z ogniska, jakie by nie było, to jest najlepsze. A ogień i dym to jest moim zdaniem najlepsza przyprawa na świecie, także jeżeli to będzie wszystko tak odymione, to będzie zjadliwe.
Na ten moment to, co jest mi potrzebne do rozpalenia ogniska, to jest już przygotowane. Zrobiłem sobie tutaj podłoże, wykorzystałem stare takie nietopalone drewno, na to troszeczkę takie większe kawałki. Także rozpalę standardowe ognisko, żadnej filozofii, tym też nie będzie duży ogień. Będę potrzebował głównie żar, żeby sobie właśnie te podpłomyki fajnie podpiec. Mam korę z brzozy, mam żywicę, także mogę zrobić i smolne szapki i wykorzystać tutaj właśnie tą brzozę. Także zabieram się za rozpalanie ogniska, niech to już się tutaj fajnie zacznie palić i trzeba przygotowywać posiłek. Z obozem jeszcze się chwilę wstrzymam, bo to tak naprawdę chwila, moment. Jeszcze będę musiał jakieś przyzwoite miejsce tutaj wybrać, żeby w miarę na płaskim było. No, ruchu turystycznego jak nie było, tak nie ma, także naprawdę bardzo fajne miejsce. I jeżeli chodzi o żywicę, to jest rewelacyjna rozpałka. Widzieliście na początku filmu, była przewrócona sosna, tam praktycznie zawsze znajdziecie korzeń, który swoim wyglądem będzie przypominał, można powiedzieć, bursztyn. No i ten zapach, ja bardzo lubię zapach żywicy, trzeba uważać, żeby się nie zalepić. Do transportu można wykorzystać na przykład korę brzozy, owinąć sobie tak i gdzieś wsadzić do kieszeni, bo no, lepi się. To z tego robi się smolne szczapki, można to troszeczkę zeskrabać. No, genialna rozpałka. Jak widzieliście, wystarczy zrobić takie delikatne strużyny, taki meszek dosłownie, parę razy przejechać nożem. No i rewelacyjnie się pali, bardzo wydajna, bardzo dużo energii oddaje. Także przez kilkanaście sekund mogłem manewrować tym patykiem, a nie miał żadnych tutaj strużyn zrobionych. A jeszcze jak miałbym tutaj takie zwykłe strużyny zrobione po długości tego kawałeczka, to naprawdę paliłoby się bardzo, bardzo długo. Kora z brzozy mi dzisiaj raczej nie będzie potrzebna, ale gdzieś ją sobie odłożę w bezpieczne miejsce, tak żeby w razie W, jak to się mówi, mieć. No i w taki sposób powstało ognisko, a ta smolna szczapka jeszcze się pali.
ale tak jak mówiłem, wytwarza bardzo dużo energii, że jest w stanie osuszyć te pozostałe patyczki, one bardzo szybko się tutaj zajmują ogniem. Także ognisko jest sobie zabezpieczone, tutaj jeszcze troszeczkę ziemi przyniosłem, obsypałem dookoła, także jest woda bardzo blisko, więc ognisko się pali, tam jeszcze regularnie podkładam, żeby właśnie tego żaru było jak najwięcej. Jeszcze póki jest jasno, to tak się zastanawiam nad tym, gdzie mógłbym się przespać tej nocy. Co prawda tutaj jestem, można powiedzieć, przy samym szlaku turystycznym. Jeszcze była taka opcja, żeby tutaj była ta kuchnia polowa, ognisko. Natomiast żeby pójść tutaj troszeczkę parę metrów w głąb lasu, chyba rozbiję się w lesie w takim razie. Bardzo ładny, przejrzysty las, jest dużo miejsca między drzewami, także przynajmniej będę miał gwarancję, że tam będzie płasko. Kurczę, takiego obrotu sprawy, powiem wam szczerze, tak jak tutaj siedzę i od kilku lat jak chodzę po lasach, to się nie spodziewałem. Mam o tyle szczęście, że trafiłem na miłych ludzi ze Straży Leśnej, że nie wlepili mi mandatu. Prawdopodobnie tutaj miałem do czynienia z jakimś życzliwym donosem, bo przez te parę godzin jak tutaj siedzę, to przychodziła tylko jedna jakaś para, która nawet nie odpowiedziała na moje dzień dobry, także nie chcę tutaj kogoś oskarżać, ale może komuś się nie spodobało po prostu to, że rozpaliłem sobie ognisko z zamiarem tutaj biwakowania. I też wydawało mi się, że dosyć daleko odszedłem, jakby to powiedzieć, od cywilizacji, od jakichś domków tutaj mieszkalnych. Nie, ale państwo dostali zgłoszenie, no i musieli to skontrolować. Ale nakaz jest taki, też nie będę tego kwestionował ani podważał, że muszę zgasić to ognisko. Też dogadaliśmy się tak, że pomoże mi przy tym trzeci pan ze Straży Leśnej, przyniesie jakąś łopatę, szpadel i po prostu to zasypie. Ale tak jak tutaj rozmawialiśmy, bardzo w porządku ludzie. Jak szedłem wzdłuż linii brzegowej, tutaj wędkarze zostawiają bardzo dużo śladów po ogniskach, tak? Nie są zakamuflowane i tak dalej, nie zasypane. Powiedziałem, że sugerowałem się tym, że tutaj było jedno takie duże palenisko, że jednak można sobie ten czas tutaj spędzić. I nocka też tutaj, jak się okazało, nie wchodzi w grę. Ani tutaj w lesie, ani tutaj przy tej linii bezpośrednio brzegowej nie mogę sobie rozłożyć tego poncza, żeby się przespać. Także ani nie pojadłem, ani nie popiłem kawy dzisiaj. Kurczę, szkoda, bardzo szkoda, bo taki dzień nie tak miało być. Przed chwilą przyszedł taki młody chłopaczek ze Straży Leśnej, przyniósł mi tą łopatę, ognisko zasypałem. No i co, podpłomyków nie będzie dzisiaj. Też nie mam za bardzo gdzie się tutaj przespać, bo też już poszła informacja w teren, że tutaj jestem. Nie wziąłem tego pod uwagę, ale jak miałbym jakąś kucheneczkę gazową, no to jeszcze dałoby się przynajmniej obiad uratować w lesie, tak? No tak nie będzie nic ciepłego. Nie daje mi to spokoju. Jechałem 80 km, żeby miało być tak pięknie. No w sumie jest. Pomyślałem, że jak już tutaj jestem i tak nie mam nic innego do roboty, dopiero rano musiałem być z powrotem w Warszawie, to jeszcze zrobię taką wycieczkę krajoznawczą. Jeszcze nigdy nie byłem w tych stronach, jest dosyć jasno, może uda się znaleźć jakiegoś bobra. Już widziałem 2 albo 3 osobniki. Ale tutaj powiem szczerze, efekt skali wycinki w tym lesie to po prostu nie przeraża. Jest masakrycznie dużo ściętych drzew, ale żeby sobie gdzieś tam pobiwakować w kontrolowanych warunkach, to już jest przestępstwo. Jeszcze wpadłem na pomysł, że sobie może przećwiczę, jak mam taką okazję, nieplanowaną sytuację survivalową. Będę pierwszy raz też robił w życiu jakiekolwiek takie schronienie z zasobów naturalnych. Tutaj znalazłem taki dół, jest po prostu porośnięty mchem. Jeżeli chodzi o izolację, no to skorzystam pewnie z karimaty i pod spód jeszcze napką tych igieł. No tutaj jest tego odgroma, także materiału naturalnego jest sporo. To, co zwróciło moją uwagę, to jest to, że tutaj jest bardzo płasko i jest bardzo dobra widoczność w tym lesie, także też nie chcę robić takiego wysokiego schronienia, także moim zdaniem takie wykorzystanie tego wgłębienia naturalnego w ziemi, no to będzie po prostu optymalne. No i zabieram się do roboty, skorzystam z toporka, żeby troszeczkę to przyspieszyć i no i zobaczymy, nie?
Dobra, wydaje mi się, że jakby stelaż dachu będzie. Tylko jeszcze teraz te gałęzie muszę tam położyć na górę, zamaskować to trochę. Nie jest to profesjonalny sposób, tak jak mówiłem pierwszy raz, wziąłem się za jakiekolwiek schronienie, wcześniej tego nie wiem dlaczego sobie nie trenowałem. Oczywiście nie mam gwarancji, czy dobrze buduję to schronienie. Raczej przed deszczem to mnie nie zabezpieczy. Ale w takim przypadku to tylko chodzi o to, żeby się tutaj ukryć na parę godzin, zregenerować i tyle. No, wejdę do środka, rozcielę materac, zobaczymy jakie warunki tam panują. Taka baza, powiedzmy w 20-30 minut do regeneracji tutaj jest do zrobienia. Oczywiście jeżeli ma się odpowiedni zasób wiedzy, no to będzie to zupełnie inaczej wyglądało w przyszłości, dużo lepiej, dużo sprawniej będzie nam to wychodziło. Ale i tak tutaj dobrze trafiłem, bo praktycznie wszystko mam pod ręką, także w zasadzie bez użycia narzędzi taką bazę sobie tutaj zbudowałem. No a w środku wygląda to mniej więcej tak. Natomiast od środka no bardzo dużo tego światła się tutaj dostaje, nawet nie ma tutaj opcji o tym, żeby to moje schronienie zabezpieczyło mnie przed ewentualnym deszczem. No, ale jakoś jakieś tam pierwsze podejście do tematu jest. Najważniejsze, że tutaj od gruntu jest ciepło. Dobra, zniosłem sobie tutaj do środka wszystkie rzeczy, łącznie z moim ulubionym argumentem w rozmowach. I sytuacja wygląda tak, że jestem głodny. I tutaj nic już nie będę robił w zasadzie z tym obozem. W nocy ma nie padać. Jak wstanę rano, to porozrzucam w miarę możliwości te gałęzie. To tak, żeby też jakichś śladów po sobie aż tak bardzo dużych nie zostawiać. Chociaż będzie mi ciężko to chyba tak dobrze zamaskować. Ale to jest wszystko tak tutaj nieregularnie porozrzucane, że chyba bez różnicy. No i trzeba zjeść jakiegoś kabanoska, nawodnić się, bo już dawno piłem i... Spędzę tutaj, myślę, z parę godzin i będę uciekał, nie? Mam kabanoski. Ależ by smakowały w tym leczu, które miałem zrobić. Z podpłomykami takimi. Ale jest jeszcze papryczka. Od samego rana nic nie jadłem, bo tak właśnie liczyłem na to, że sobie pogotuję dzisiaj. Jednak sobie wyciągnąłem śpiwór, ale już bez tego materaca Thermarestu. No zdjąłem sobie kurtkę, bo to jest bez sensu, żeby w śpiworze spać w kurtce, bo wtedy cała ta kombinacja idzie na nic. Kurtkę sobie jeszcze podłożyłem pod plecy dla dodatkowej izolacji. No zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo tutaj pod spodem mam tylko kilka takich gałązek, tak? Tu karimatę. To jest quillit, także tutaj tej ociepliny na plecach praktycznie nie ma. Dobra, to wstępnie się żegnam, na razie jest ok. Zobaczymy później. No właśnie się przebudziłem, jest około godziny 24. Sprawdzałem temperaturę, to jest około 3 stopni na plusie. No ale posłanie jest całkiem przyzwoite, muszę przyznać. Tyle szczęścia, że nie pada deszcz, ale poczucie bezpieczeństwa mam bardzo duże tutaj. Jest miękko. Ciężko by było bez śpiwora, bo jednak te 3 stopnie to jeszcze jest odczuwalne. Zostanę mniej więcej do godziny 3 nad ranem. No i do samochodu muszę się dostać. Mam 3-4 km marszu, także dla własnego bezpieczeństwa na pewno na pełnym oświetleniu będę szedł. Mam 2 latarki, żeby przypadkiem nie zostać pomylonym z dzikiem albo z jakąś inną zwierzyną. Jest ryzyko, jest zabawa. Postaram się nie wpaść do tej wody. Także już lecę, już niedaleko mi zostało do samochodu. Udało się sprawnie przeprawić przez tamten kanał. No, także bardzo fajna wyprawa. Lecimy dalej.
No może dobrze, że tutaj nie biwakowałem, bo to tak w sumie przy szlaku jeszcze ktoś by mnie zgwałcił czy coś, a tak. A tak miałem survival, nie? Okej, wróciłem do miejsca startu. Także tam z tyłu stoi mój Rydwan. Będę kierował się w kierunku Warszawy. No, dobra, to nie przedłużając, jadę do domu. Dzięki, że oglądaliście. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie oczywiście w komentarzach. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Jak Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Cześć!